spacerek, ale później już z ósmą drużyną w rankingu europejskim Sporting Club de Paris Euromaster męczył się troszeczkę, wygrał 3-2. Jak widać, wprawdzie w turnieju towarzyskim, no ale wystarcza nawet, żeby pokonać faworyzowanych Francuzów. Tymczasem Kaczmar, świetny dzisiaj występ właśnie w meczu z Paryżanami, a również i teraz pokazuje swoją klasę. Numer 21, Kamil Kaczmar. Ciągle nie tracą piłki głowy, ale teraz pięknie wyłuskał futbolówkę. Błaszyk, jest jeszcze śpiączka i gol! 1-1, nie poddają się gracze Red Dragons Mniewy, widać, zależy im na zwycięstwie w tym turnieju. Ale z dziecinną łatwością minął Skrzypka, chociaż teraz piłka wraca do przed chwilą wymienionego zawodnika Red Dragons. Łukasz Frajtak i jest gol! 2-1. Grający trener drużyny Red Dragons pokazuje, w jaki sposób wykańcza się sytuację. No, skoro w 9 minut 3 bramki wpadły, to myślę, że możemy spodziewać się niezłej strzelaniny, jeśli chodzi... A, jest gol właśnie! Na potwierdzenie moich słów. Sebastian Szala wyrównuje stan spotkania. No, miejmy nadzieję, że tych bramek będzie bardzo dużo. Urbaniak, Pietruszko, świetnie do Urbaniaka. Niedźwiedź, to była egzekucja. 3-2, ależ świetny ten finał. Piłka wędrowała jak po łańcuszku, od jednego do drugiego zawodnika, do trzeciego, aż w końcu ten z numerem 13 na plecach, Mateusz Niedźwiedź, wyprowadza swoją drużynę ponownie na prowadzenie. Skrzypek, 18 sekund, Łukasz Frajtak, coś pokazuje ręką swoim zawodnikom. Może to jakiś umówiony sygnał, Patryk Zdankiewicz, muszą wszyscy uważać, żeby nie stracić piłki, ale pomaga im w tym Jacek Sander. 3-3, 10 sekund do końca. Misternie przygotowany plan przez Łukasza Frajtaga przynosi skutek. Oskar Stankowiak. Jest gol. I tak w koło Macieju, można powiedzieć. No właśnie. Kolejną rzecz dzisiaj wykrakałem. Łukasz Błaszczyk powiedział Maciejowi Foltynowi: daj mi zmianę. Starzy koledzy witają się. Teraz przeciwnicy: Maciej Foltyn kontra Łukasz Pieczyński. Kto będzie lepszy? Jest słupek! I jest zwycięstwo Red Dragons Pniewy. Nawet nie musiał interweniować Maciej Foltyn. Teraz ucieka, żeby go nie przytłoczyła cała drużyna. Ale Maciej Foltyn, bramkarz kadry Polski, nawet nie musiał interweniować, bowiem minimalnie pomylił się Łukasz Pieczyński i mamy zwycięzców pierwszego międzynarodowego turnieju Puchar Burmistrza Jelcza Laskowice. Jest nim drużyna Red Dragons Pniewy, która w finale pokonała KGHM Euromaster Chrobry Głogów. A teraz widzimy Macieja Foltyna, który jako kapitan drużyny Red Dragons Pniewy odbiera statuetkę za zwycięstwo w tym pierwszym międzynarodowym turnieju Puchar Burmistrza Jelcza Laskowice. Wcześniej tym zawodnikiem, który odbierał za drugie miejsce, był Tomasz Urbaniak. A teraz zespół Queen i często opuszczany w takich chwilach utwór We Are The Champions i widzicie Państwo radość Red Dragons Pniewy. Młody zespół, który jest bardzo perspektywiczny. Czwarte miejsce w lidze w ubiegłym roku, a teraz od ciekawego, mocnego akcentu rozpoczyna nowy sezon.